Z tej strony Kondys i dzisiaj mam dla was dosyć ciekawy film pokazujący, jak działa taxi w Diablo 4 i jak skuteczne jest właśnie taxi. Jeśli mieliście już dostęp do gry, pograliście sobie chwilę, to wiecie, że te pierwsze levele z waszego grania na kampanii trochę zajmuje czasu. Nawet jak sobie zrobicie drugą postać, którą skipnięcie kampanii, no to trochę się to leveluje. Jeśli zrobicie taxi, no to jak najbardziej czas jest mocno, mocno wycięty, mam o wiele szybciej wyższy level, możemy sobie przechodzić wyżej na koszmar, na udrękę, już się fajnie bawić. I tak na przykład tutaj jest dobry przykład na sam start. My tutaj wylewelowaliśmy Liska tak, żeby już był na koszmarze na poziomie 34. Widzicie, ranga świata 4. Ja tutaj mam swojego barbarzyńca, który kosi wszystko, więc mogę sobie tutaj Liska wziąć na plecy, na taxi. I tutaj mniej więcej po ilu? No, po minucie już ma 35, po kolejnej minucie 36, kolejna minuta 37, 38, 39, 40, 41. Idzie to bardzo, bardzo ładnie. Mamy tutaj taką nawet standardową taksę w Diablo 3. Czyli właśnie nasz tutaj kumpel stoi sobie na samym początku lokacji, a my sobie tutaj jedziemy i ładujemy. I na przykład jak szybko można wbić od levela pierwszego? Więc tutaj potem przetestowaliśmy właśnie taki wariant, że sobie wziąłem na plecy sobie wziąłem 3 osoby i wziąłem ich na pierwszy level, od razu na katedrę światłości. Jest to właśnie podziemie wieńczące, przechodzące na koszmar. Oni tutaj mogą wejść od razu na pierwszym poziomie, nic im tego nie broni. Ranga świata jest druga. Ja tutaj wchodzę, ich taksuję, wchodzę od razu. Dostaję trochę leveli, chociaż to jest dosyć wolne levelowanie. Tutaj widzimy, tam mamy timer 22.53 sobie patrzmy, tutaj u góry po prawej. 22.53 sobie to zaczęliśmy robić. I tutaj, no przejście tego dungeonu to jest tylko poziom 50, to zajmuje bardzo szybko. Tutaj mamy oczywiście dwa poziomy, idziemy na bossa, ukończone, około tutaj właśnie. Ukończone właśnie 22.59, 6 minut, 10 poziom. Nie jest to aż takie dobre. Tutaj potem oczywiście sobie zmieniamy, to sobie wziąłem potykę na uszukaną śmierć, bo jeszcze nie byłem pewien, czy mój barbarzyńca sobie fajnie poradzi z Eliaszem. I tutaj właśnie idziemy sobie na kolejnego bossa. Idziemy sobie na bossa tutaj tego dungeonu. I właśnie tutaj widzimy, jakie levele ładnie lecą. 23.06 już, minęło te 13 minut. Tutaj chwilę biegałem, bo się zgubiłem w tym dungeonie trochę. Nie wiedziałem tutaj co dokładnie sobie zrobić. Ale widzicie, samo tutaj przejście tego dungeonu zajęło szybko. Zajęło bardzo mało czasu, 22 minuty. Mamy już 16 poziom. No co jest dosyć mało, co nie? No 20 minut, 15 poziomów to nie jest aż tak dużo. Ale prawdziwa taksa zaczyna się teraz. Ponieważ jak sobie popatrzymy, to ja sobie właśnie wejdę jeszcze raz na udrękę. I jeszcze raz sobie wejdę na tutaj upadek czempiona. Jest to najlepszy dungeon pod względem elit, pod względem doświadczenia, pod względem ilości tutaj właśnie mocy postaci. Pod względem właśnie ilości wrogów, najlepszy exp. Około ja na moim poziomie dostaję 1 000 000 expa za każdy run. I widzimy, mamy 16 poziom i tutaj 23.19. I od tego sobie zobaczmy. 23.19. Ja sobie tutaj jadę moim barbarzyńcą i widzicie, levele od razu. Jep. Jak sobie przejadę ten cały dungeon, to oni tutaj będą mieli już ładnie level wbity 35. Więc tak jak sam ten początek taksy jest dosyć długi, żeby ludzi przejść przez podziemia wieńczące, z czego podziemia wieńczące już na takiej udręce są dosyć proste. Więc to jest tam maksymalny poziom 70 wrogów, gdyż mam postać na poziomie 80-90, no to taksa może zająć dosłownie parę minut, no bo już sobie mogę zrobić postać, która jest bardzo szybka, nie zadaje aż tak dużych obrażeń. Tutaj mojego barbarzyńca mam zrobionego, żeby oczywiście zadawał bardzo dużo obrażeń, a nie był aż taki mega szybki. Więc to po prostu lepiej by sobie zrobić nawet jakiegoś łotrzyka na takie bieganie szybkie, żeby po prostu przeleciał, wszystko rozwalił. Czy nawet jakiegoś nekromanta na szkielety, żeby tam wszystko to one same czyściły dookoła, jak on tylko biegnie. Ale tutaj najważniejsza jest ta druga kwestia, jak już wbijemy sobie na ten wyższy level, no to tutaj właśnie widzimy początek tego dungeonu 23.20, 16 poziom, potem ta 23.30, 35 poziom, więc 19 leveli w te 10 minut, to jest fajna rzecz. Więc tutaj bym chłopakom jeszcze zrobił jeden, dwa dungeony, mieliby 50 level, no i tutaj robię robotę. Też tutaj mamy Sido dla porównania, 40 level. Widzimy 23.20, 23.30, już tutaj 46 level. Myślę, że jemu by właśnie tutaj brakowało nawet jednego dungeonu, żeby miał 50. Więc nie jest to taka taksa jak z Diablo 3, że mamy już tutaj w 10 minut gościa z pierwszego na 70. Ale też jest to chyba szybsze niż w Diablo 2, no bo tam zanim ktoś przeleci przez wszystkie akty,
potem przez koszmar, potem przez piekło, no to to zajmuje też dłuższą chwilę. A tutaj lecimy szybko, podziemia wieńczące, szybko kolejne podziemia wieńczące i to działa bardzo, bardzo fajnie, więc taki też na szybko filmik, żeby pokazać, to jest sama teoria, to jest pierwszy raz co testowałem, to można oczywiście zoptymalizować, żeby było jeszcze fajniejsze, jeszcze mocniejsze, ale taka sama idea do pokazania wam, co tutaj już możemy testować na premierze, czy to będą zmieniać, czy tego nie będą zmieniać. No to już się okaże, bo też tutaj, że akurat możemy wejść w party w podziemie wieńczące, jest to trochę mocne. To powinno być takie coś, że tam możemy tylko wejść solo, żeby naszą postać sprawdzić. Ale tak jak mówię, gra nie powinna być balansowana pod to, jak ja gram, tylko nie będzie balansowana pod to, jak tutaj wszyscy chcą mieć fun. Jeśli ludzie lubią grać w party, to mogą sobie grać w party, mogą sobie biegać. I tutaj myślę, że fajne przedstawienie. Pewnie będę trochę więcej tego testować w kolejnych dniach. No i właśnie z tego co jest wiadome, z tego co tam na przykład koledzy typu Woodidio testowali, takie wbicie od 1 do 50 levela może spokojnie zająć poniżej 40 minut. U mnie to zajęło właśnie tamte około 20 minut na zrobienie dwóch podziemi wieńczących. No i teraz 10 minut na kolejny dungeon, więc pół godziny, 35 poziom. Myślę, że to jest spokojnie realne, żeby w ten 50 level w 40 minut wbić. Więc powiedzcie, ile wy wbijaliście swój pierwszy 50 poziom, żebyście mieli porównanie. No i właśnie tutaj znowu taksi mocno wraca do Diablo, więc też takie ciekawostki myślę, że pokażę. Może to sobie strzelę w stopę i teraz wszyscy będą mnie prosić o taksę, ale no. Myślę, że warto to pokazać, warto to przedstawić. Hej, trzymajcie się. Bye bye, do kolejnego filmu. Hej, papa. Dziękuję bardzo wspierającym, dzięki którym jestem w stanie robić tak dużo filmów. Jesteście wspaniali.